Dzisiaj otworzyliśmy Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wielkie święto dla nas, dla muzealników, ale i dla mieszkańców miasta, którzy już bardzo tłumnie przybyli na otwarcie nowej placówki. Cieszymy się z tego niezmiernie. W pierwszym w Polsce Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zgromadziliśmy prawie 800 zabytków. Prezentujemy je na ponad 2000 metrów kwadratowych i na trzech poziomach, które obejmuje nasze muzeum.